Witajcie moi drodzy na kanale Stajni Iskra. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o szkoleniu z Piotrem Morsztynem. Więc zapraszam Was do oglądania. W szkoleniu wzięły moje uczennice, które przygotowują się do zawodów. Część z nich, plan jest taki, żeby zdały licencję. Inne po prostu by szlifowały się w parkurach, by mogły jeździć na regionalne zawody. Pierwszą parą była Hania Dynowska na koniu Etna. Pracowali nad dojeżdżaniem do przeszkody. Pan Morsztyn pokazał fajne rozwiązania Hani, by prawidłowo doprowadzać Etnę w spokojnym galopie zebranym. Takim, w którym koń podstawia zad, ale delikatnie jest prowadzony. Przez te dwa dni naprawdę przepracowali rzeczy, które sprawiały im problem, tak? Czyli prowadzenie konia, ona lubi się nakręcić na przeszkodę i tutaj rzeczywiście zrobili naprawdę dobrą robotę. Oraz poprawienie dosiadu, który Hania też czasami ma taki raptowny, można powiedzieć, i na tym mocno się skupili. Kolejną parą była Pola Dąbrowska i koń Justa. Pola przesiadła się dopiero niedawno na tego konia, to będzie koń docelowy do startu w zawodach skokowych, jak i ujeżdżeniowych, jeśli będziemy to planować. No i tutaj zadaniem tego szkolenia dla niej było to, by ona zrozumiała prowadzenie Justy oraz tak naprawdę wpasowała się w nią, wyczuła, poznała ją bardziej, zobaczyła, jak ją trzeba prowadzić, i to rzeczywiście przepracowali z panem Piotrem. Kolejną parą była Daria Pilipiec na koniu Wonton i tutaj bardzo podobnie, tak? No, Daria i Wonton to jest para, która już startowała w zawodach wyjazdowych, w zawodach regionalnych. No i tutaj muszą się dopasować do siebie, ponieważ czasami między nimi pojawiają się scysje związane z zaufaniem. No i te szkolenie też pomogło im tak naprawdę zrozumieć, że nie musimy wpędzać konia w przeszkodę, żeby ten koń w ogóle chciał przeskoczyć, tylko musimy go właśnie tak z głową, z delikatnością, z precyzją doprowadzić do przeszkody. Następną parą jest Antonia Romowicz na koniu Arizona. Antonia jest od niedawna u nas w klubie, ale od dawna z nami trenuje. Arizona jest jej docelowym koniem także na starty w zawodach skokowych i tutaj też mamy pewne plany związane ze startami. I Antonia skupiała się tak samo jak zresztą inne dziewczyny na tym, żeby prawidłowo doprowadzać Arizonę, żeby poczuła, że tego konia nie musimy wysyłać na duże skoki, tylko podprowadzać do jak najbliżej do przeszkody, by ta parabola lotu była prawidłowa. Piotr Morsztyn był niezwykle zadowolony z tej pary, bardzo chwalił Antonię za wyczucie w prowadzeniu konia, więc tym bardziej to buduje. Następną parą była Agnieszka Retman na koniu Labacina. Jest to para, która przeniosła się do nas już jakiś czas temu, trenują w klubie i Agnieszka bardzo chce się dogadać ze swoim koniem, z Labaciną, i myślę, że te szkolenie dało jej bardzo, ale to bardzo dużo, ponieważ zrozumiała, że ten koń jest świetny. To, co mówiłam od dawna, tu się potwierdziło, czyli że ten koń po prostu bardzo dużo umie, tylko trzeba go z powrotem naprowadzić na te tory, w których ona kiedyś była. No i okazało się, że Labacina umie skakać i to bardzo dobrze. No i prowadzili, czyli pan Piotr Morsztyn prowadził tak treningi, żeby Agnieszka była w stanie prowadzić tego konia w rozluźnieniu, bo tu jest największy problem. I rzeczywiście drugi dzień szkolenia pokazał, że naprawdę da się. Kolejną parą była Julia Andrysiewicz na koniu Rokita. Jest to para, która bardzo się lubi. Julia uwielbia tego konia już od dawna i pierwsze starty miała na tym koniu oraz następne, bo to już Julka też jest startującą osobą. No i też myślimy o tym, żeby wyjeżdżać na zawody wyjazdowe. Rokita jest takim koniem, który bardzo lubi zapalać na przeszkody, bardzo lubi się gotować przed przeszkodą i przyspieszać. I tutaj Piotr Morsztyn zastosował różne ćwiczenia, które pomogły Julce
zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Poprawił ją troszkę dosiadowo, pokazał jej, co z czym się je, i efekty były fenomenalne, bo koń przestał się nakręcać, zaczął czekać na Julkę, doprowadzała ją do przeszkody tak, jak to powinno wyglądać, czyli w spokoju, w równowadze, koń przeskakiwał, zeskakiwał na dobre nogi i praca tak naprawdę szła w bardzo dobrym kierunku. Piotr Morsztyn też skupiał się właśnie u nich na tym, by za każdym razem lądować na dobre nogi, żeby nie krzywić konia, tylko wyprostować go, że zeskoczenie na dobrą nogę nie wynika z tego, że my się wyginamy, tylko prowadzimy konia w sposób właściwy i wysyłamy delikatne, subtelne sygnały. Pierwszym uczestnikiem na szkoleniu z panem Piotrem jest Julia Andrysiewicz na koniu Rokita, która regularnie startuje w zawodach i trenuje w naszym klubie. Drugą parą biorącą udział w szkoleniu jest Pola Dąbrowska z Justą. Pola od dawna udziela się w Kajut Iskra, a od niedawnego czasu udziela się również z Justą w tutejszych zawodach. Trzecią parą są Hania Dynowska i Etna. Hania od dłuższego czasu reprezentuje nasz klub, lecz od niedawna rozpoczęła współpracę z Etną. Czwartą parą biorącą udział w szkoleniu jest pani Agnieszka Rechman ze swoim koniem Babaciną. Pani Agnieszka trzyma tutaj swojego konia, bierze udział w szkoleniach oraz regularnie trenuje z sekcją. Piątą parą jest Daria Fizikis na koniu Wątą, która regularnie startuje w zawodach wyjazdowych oraz u nas w stajni i reprezentuje KS Iskra. Szóstą parą jest Antosia na kucyku Arizona. Antosia dołączyła do naszego klubu od niedawna i jest jej to pierwsze szkolenie. Panie Piotrze, w szkoleniu brało udział 5 koni z naszej stajni, ze stajni Iskra. Jak pan ocenia ich przygotowanie? Konie są przygotowane bardzo dobrze, także jestem naprawdę mile zaskoczony tutaj tym obrazkiem, który zobaczyłem, który zastałem, także pracowało mi się bardzo miło. Najważniejsze właśnie, że dziewczyny tutaj wszystko rozumiały, co się do nich mówi, i praktycznie każdy trening zakończył się sukcesem. Wiemy, że mamy dość wąską halę, ale pana zdaniem szkolenie na takiej hali utrudnia naukę jazdy w parkurze, czy może w jakiś sposób pomaga?
Na pewno na takiej małej hali, jak się będzie wykonywało wszystkie, że tak powiem, zadania, które się postawi jeźdźcowi i koniowi, to potem już tylko będzie łatwiej, także na pewno przygotować na takiej hali konia i jeźdźca, czyli parę, na pewno można. Odpowiednimi oczywiście ćwiczeniami. Mieliśmy okazję też tutaj oglądać jeźdźców z naszej sekcji, których przygotowuje na co dzień pani Marta. Jak pan uważa, czy metody treningowe, które pani Marta stosuje, są skuteczne, patrząc po tym, co dziewczyny pokazały, czy tutaj moglibyśmy coś zasugerować jeszcze? Nie wiem, jakie macie metody, no bo nie widziałem waszych treningów z panią Martą, ale na pewno mogę to powiedzieć, że to, co ja taki obrazek właśnie zastałem, to jest wszystko w porządku, wszystkie dziewczyny są ogarnięte, konie są dobrze przygotowane, także naprawdę wydaje mi się, że robią bardzo dobrą robotę. Czyli można stwierdzić, że podoba się panu u nas, prawda? Bardzo mi się podoba, jest miła atmosfera. Naprawdę nie można powiedzieć żadnego złego słowa na ten ośrodek. Bardzo dobre jedzenie. Przede wszystkim tak, jedyna taka sugestia, że może obiad na sam koniec powinien być razem z kolacją, bo później się ciężko pracuje. No dobrze, a w takim razie bardzo miło nam to słyszeć. A kiedy nas pan znowu odwiedzi? Jak tylko mnie zaprosicie, to jestem do dyspozycji. Dziękujemy bardzo w takim razie i zapraszamy ponownie. Dziękuję bardzo również. Moi drodzy, to na tyle. Było to naprawdę dobre szkolenie. Naprawdę można było wyciągnąć i dużo nauczyć się prowadzić konia w parkurze. Fajne ćwiczenia były zadane. Piotr zwracał uwagę bardzo, ale to bardzo na dosiad, na sposób prowadzenia konia w parkurze, prowadzenia konia w liniach czy w szeregu. To, co jest naprawdę potrzebne w szkoleniu jeźdźca i konia. Każdy z jeźdźców tak naprawdę wyciągnął dużo fajnych, nowych rzeczy oraz tych, które mogli potwierdzić z poprzednich treningów, że muszą naprawdę pewne rzeczy poprawić i pracować nad sobą. Więc to szkolenie na pewno wpisze się w kalendarz naszych iskrowych szkoleń, ponieważ ja jestem bardzo zadowolona z moich jeźdźców i jestem bardzo zadowolona z tego, kto nas odwiedził, przyjechał i chce z nami kontynuować współpracę. Więc na pewno będą kolejne zajęcia, kliniki czy szkolenia z panem Piotrem Morsztynem w naszej stajni. Ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia, moi drodzy.